Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Marek Kubala, znany Państwu przedsiębiorca, który został pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, ale zrehabilitowany. I co dalej? Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem przeszczęśliwy po tym, co się wczoraj wydarzyło. Właśnie widzę. Tak, tak. Ja już całą noc nie śpię z radości i czekam na dalsze wydarzenia, ale no przede wszystkim na początku chciałem podziękować panu prezydentowi za podpisanie w dniu wczorajszym, zwłaszcza w dniu wczorajszym, prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, dlatego że no, otwierają się drogi nasze poszkodowanych przez bezprawne działania wymiaru sprawiedliwości do no, wzruszenia wyroków, które no, niestety poprzez nieuczciwość, bym powiedział delikatnie, sędziów zostały wydane w warunkach, bym powiedział, nawet przestępczych, które zniszczyły nasze życie, nasze firmy. I w chwili obecnej ta właśnie ustawa o Sądzie Najwyższym, która wejdzie w życie po 3 miesiącach, no bo taki jest przepis, wcześniej wejdzie w życie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która w styczniu spowoduje, że Sejm no, powoła nowy skład, i to jest bardzo ważna okoliczność w tym wszystkim, która będzie miała znaczenie również dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Ale właśnie ta skarga nadzwyczajna, która wchodzi w życie po 3 miesiącach, otwiera drogę, no tutaj grono jest szerokie, to są tysiące ludzi poszkodowanych w Polsce, które na to czekają. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jak tutaj słusznie pani redaktor zauważyła, no jestem jednym z poszkodowanych, który będzie z tej skargi korzystał. Myślę, że przetrę szlaki właśnie na początek, bo jest to przepis, który jest niesamowicie ważny w relacji nawet przepisów prawa i konstytucji, bo w końcu może się zrealizuje artykuł 77 konstytucji, który mówi, że za wyrządzoną szkodę bezprawnym działaniem wymiaru sprawiedliwości Skarb Państwa ma tą szkodę naprawić. No, w wielu przypadkach ta szkoda jest bardzo szeroka, w moim ona jest ogromna, no ale na pewno się nigdy nie będziemy zgadzać z tym, żeby po wielu latach walki z bezprawiem wymiaru sprawiedliwości, w moim przypadku to było 17 lat, postępowanie odszkodowawcze zakończyło się sytuacją, w której wymiar sprawiedliwości, a w moim przypadku sąd apelacyjny we Wrocławiu, wyrażał głębokie ubolewanie. No właśnie o to chciałam zapytać. No, sąd przyznaje panu rację, wyraża ubolewanie i koniec. Tak, no to jest taki klasyczny przykład skandalu i bezprawia wymiaru sprawiedliwości. Nawet chyba wczoraj w telewizji, zaraz po ogłoszeniu przez pana prezydenta podpisania właśnie ustaw, tak, był fragment właśnie tego cytatu sędziego Jerzego Skorupki z Wrocławia, sądu apelacyjnego, który był przytoczony jako przykład takiego wyjątkowego, klasycznej bezprawności, tego braku poszanowania porządku prawnego. I to jest właśnie przykład, że tacy sędziowie jak pan Jerzy Skorupka i cały skład, który tam siedział, jak sędzia Bagrowski, który wydał pierwsze orzeczenie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, nie powinni być sędziami, a przynajmniej powinni być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. I tutaj zapowiadam tym sędziom, takie oświadczenie nawet mogę złożyć, że to będą jedni z pierwszych sędziów w Polsce, którzy zostaną do takiej odpowiedzialności karnej i cywilnej, dyscyplinarnej, pociągnięci, dlatego że tutaj doszło do ewidentnego sfałszowania wyroku i poświadczenia nieprawdy. Tam jest szeroki zakres naruszenia prawa. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że ustawa o Sądzie Najwyższym, a ponieważ znam ją bardzo głęboko, ponieważ brałem udział w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Warszawie podczas właśnie procedowania tych poprawek w tej ustawie prezydenckiej. I to dla mnie jest takie, nie ukrywam, bardzo ważne wydarzenie w życiu, bo po 17 latach znalazłem się między prezesem, panią prezes Sądu Najwyższego, panią Małgorzata Gersą, która siedziała po lewej stronie, a po prawej mojej stronie siedział rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Żurek. I zderzenie niesamowite dla mnie, bo 17 lat temu sąd decydował o moim losie, prawda, o moim życiu, a dzisiaj ja, siedząc między tymi sędziami, decydowałem w pewien sposób, pośrednio, ale w jakimś bardzo, bardzo mocnym sygnałem i głosem ludzi pokrzywdzonych, o losie Sądu Najwyższego. I to było dla mnie niesamowite wielkie wydarzenie. Ale kończąc moją myśl odnośnie skargi o nadzwyczajnej, która jest zapisana w ustawie o Sądzie Najwyższym, jest taki bardzo ciekawy artykuł, który mówi, że jeżeli
skarga nadzwyczajna zostanie uwzględniona i Sąd Najwyższy w tej nowej izbie, która powstanie, uchyli dany wyrok i zauważy, że tutaj doszło do takich właśnie naruszeń, o których wspominałem wcześniej, to jest to automatyczny wniosek do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej właśnie sędziów, którzy takie wyroki wydali. To jest bardzo ważne, dlatego że musimy wyeliminować z życia publicznego sędziów, a jest tutaj grupa dosyć duża sędziów, którzy... No, w przypadku moim to mówię o sędziach Sądu Okręgowego w Świdnicy, jest to sąd też apelacyjny we Wrocławiu i co najgorsze, są to też sędziowie Sądu Najwyższego. W moim przypadku jest to rzecznik prasowy Sądu Najwyższego pan Michał Laskowski, pani sędzia Sądu Najwyższego pani Barbara Skoczkowska, którzy podejrzewam również w pierwszej kolejności zostaną wydaleni z zawodu, z tym, że tam akurat będzie też z automatu usunięcie ich z zawodu właśnie z racji wieku, bo tam wchodzi też ustawa o okresie wieku. Ale jak gdyby tutaj, mówię, ta skarga nadzwyczajna no ma, w ogóle ustawa o Sądzie Najwyższym ma bardzo mocne narzędzia dla wszystkich poszkodowanych, które naprawdę pozwolą przywrócić nas do normalnego życia i odzyskać utracone majątki. To jest niesamowicie ważne. I tutaj taki apel już mój, ponieważ tak jak mówię, skarga nadzwyczajna wchodzi 3 miesiące od podpisania, czyli to będzie koniec marca 2018 roku, ale już warto sobie przygotowywać materiał. Mamy tutaj zapis, który mówi, że wnosimy ją za pośrednictwem prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich. No z tym rzecznikiem praw obywatelskich to jest wielki problem, dlatego że podczas nawet już prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ja zwróciłem uwagę i publicznie wygłosiłem taki właśnie sprzeciw, bo rzecznik praw obywatelskich, który był na sali, był przedstawiciel właśnie rzecznika praw obywatelskich na sali podczas prac nad tą ustawą i no, ku zdziwieniu wszystkim, zresztą no, mnie to nie dziwiło, wyrażał sprzeciw, no, negował jak gdyby ustawę o Sądzie Najwyższym, a głównie tą skargę nadzwyczajną, więc nie wyobrażam sobie za bardzo skuteczności złożenia skargi nadzwyczajnej za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich. To będzie wielki problem, bo raz, że ta instytucja jest bardzo mało skuteczna, jeśli chodzi o znajomość prawa i realizację przepisów prawa. Już nie będę mówił o tym, jak się zachowuje pan Bodnar, bo to jest skandal w pewnych okolicznościach, które mieliśmy do czynienia. Natomiast mi się wydaje, że te kolejne instytucje, które są wymienione w artykule 86 ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącym skargi nadzwyczajnej, są na tyle szerokie, że będzie można z tego spokojnie korzystać. No i cóż, no, powstaje w Sądzie Najwyższym izba, specjalna izba, która no, będzie zajmowała się tylko i wyłącznie skargami nadzwyczajnymi. To jest bardzo ważne, że to jest nowo powstała izba przy Sądzie Najwyższym, która będzie się składała z nowych sędziów i ławników. I to jest bardzo, bardzo ważne. Wchodzi czynnik społeczny, czyli mamy kontrolę nad tym, co będą robić sędziowie. To jest bardzo ważne, bo no, do tej pory tego czynnika nie było w Sądzie Najwyższym, no i mieliśmy to, co mieliśmy. To praktyka pokazała, jak skandaliczne były orzeczenia, gdzie sędziowie w wielu przypadkach, tak jak w moim, no, nie czytają kasacji, wydają sobie orzeczenie na zasadzie kopiuj wklej, piszą asystenci uzasadnienia. Co zostało udowodnione? No, zostało to udowodnione i tutaj no, ja się nie dziwię, że oni tutaj się poderwali wielkim krzykiem i chodzili po ulicach i krzyczeli o obronę wolnych sądów, bo wiedzą, ale czym to się... sędzia Gersdorf powiedziała, że ona nie chodziła, tylko że ona była. No ja właśnie odniosłem się do tego stanowiska pani sędzi Gersdorf właśnie na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. No było wielkie zdziwienie, ponieważ ja też jak gdyby no, odpowiedziałem na stanowisko pani prezes, że jednak demonstracja sędziów Sądu Najwyższego, tak zwana demonstracja polityczna u boku przedstawicieli Platformy Obywatelskich, innych opcji politycznych, jest niedopuszczalna, no bo przecież... No, no... Ale ona zaprzeczyła, powiedziała, że nikt nie chodził. No, zaprzeczyła, no ale myślę, wydaje, że pani sędzia już za chwilę sędzią nie będzie, no bo to wynika już z przepisów prawa. Całe szczęście, że takich sędziów... A świeczkę trzymała w dłoni, dlatego że było ciemno i... To znaczy oni tą świeczkę to powinni palić na grobach ludzi, którzy nie żyją właśnie przez bezprawne działania wymiaru sprawiedliwości, a nie pod sądami.
Dlatego ja się cieszę, bo mówię, wchodzi tutaj wiele, wiele narzędzi, które wyeliminują z życia publicznego i z instytucji wymiaru sprawiedliwości takich sędziów jak pani sędzia Gersdorf chociażby, prawda? Powstaje też przy Sądzie Najwyższym Izba Dyscyplinarna i to jest niesamowicie ciekawy element, który jest szeroko opisany w ustawie o Sądzie Najwyższym, w którym również jest czynnik społeczny, również są ławnicy. No i tutaj dochodzi do takiego ciekawej zmiany, która niestety dla sędziów będzie takim bardzo wielkim orężem do wyjątkowo przestrzegania etyki i uczciwości sędziowskiej. Tutaj mamy teraz taką sytuację, że w przypadku, kiedy jakiś sędzia dopuści się przestępstwa albo jakiegoś naruszenia rażącego prawa, no to uchylanie immunitetów, które do tej pory było taką wielką przeszkodą, prawda, jeśli chodzi o sędziów, no znajduje taki oręż w postaci, że sędzia nawet kiedy przedstawi zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim, czy w jakiś sposób będzie chciał usprawiedliwić swoją nieobecność na wezwanie tej instytucji dyscyplinarnej, to już nie działa. Jest tu zapis wyraźnie, który mówi, że w ciągu 24 godzin bez żadnych przeszkód, które będą stawały na drodze, immunitet sędziemu będzie uchylony i będzie mógł odpowiadać karnie i cywilnie. To jest bardzo ciekawa rzecz, która wchodzi w tej ustawie, ale to, co tutaj pan prezydent akcentował wczoraj, sądy mają być dla obywateli, zaczynają przestrzegać prawa. Ja powiem, że pomimo tej 17-letniej gehenny mojej życia, którą przeszedłem w walce z bezprawiem w sądach, w jakiś sposób czuję się szczęśliwy, że dotrwałem do tego momentu, bo to naprawdę, ja wczoraj miałem takie momenty łzy w oczach, dlatego że wspominają mi się takie czasy, kiedy człowiek jako przedsiębiorca zostaje zniszczony, później zostaje poddany takiej 11-letniej gehennie, wykluczony z życia, postawiony stan oskarżenia, wszystko bezprawnie, bo przecież są na to wyroki. Nagle po 11 latach dowiaduje się, że dopiero po 11 latach zostaje oczyszczony i jestem niewinny. Ktoś pana przeprosił? No nikt mnie wtedy nie przeprosił. Przeprosiny wyraził dopiero pan sędzia. Ubolewanie. Takie ubolewanie właśnie w miejscu, gdzie akurat było zbyt późno na to. A poza tym ono nie poszło w parze z naprawieniem szkody. Ale mówię, przeszedłem tą całą drogę tego procesu karnego, procesu cywilnych, procesów egzekucyjnych, komorniczych. I to była taka potworna walka o przetrwanie i o życie, a powiem szczerze, że znam wiele przypadków w moim środowisku, otoczeniu znajomych, ludzi, którzy poznałem przez te lata, którzy nie żyją, którzy zniszczyli sobie życie właśnie dlatego, że niestety nie wytrzymali tej presji, tego stresu, tej nagonki, tej walki z sądem, który jest przeciwnikiem, praktycznie był nie do pokonania do tej pory. To się w tej chwili zmienia. Dlatego wszyscy, którzy wytrzymali, a jest duża grupa ludzi i ja się cieszę, że gdzieś ta moja historia tej walki, bo mam takie sygnały z Polski, to są naprawdę duże sygnały, mocne od ludzi, którzy obserwując moją historię, widząc, że ta moja determinacja do walki o przywrócenie tej praworządności w sądach, raz, że przyniosła skutek, ale dodała też im otuchy do walki. To jest dla mnie bardzo cenne, że to chyba jest nawet cenniejsze niż ostateczny sukces w procesie, bo ja tu walczę o przywrócenie tego, co mi się należy i co mi niesłusznie zebrano i ja to w tej chwili wygram i to już jest bezsporne, to jest kwestia tylko czasu. Panie Marku, wczoraj prezydent mówił o tym, że reforma sądu, reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ona ma demokrację wzmacniać, a nie tę demokrację niszczyć, jak mówią urzędnicy Unii Europejskiej. Znaczy, ja wczoraj słuchałem pana Timmermansa i powiem szczerze, że byłem przerażony tymi słowami, które tam padły, bo raz, że pan Timmermans wielokrotnie kłamał, bo mylił pewne pojęcia prawne, podejrzewam, że się w ogóle nie zapoznał z ustawą, ona jest obszerna, ustawa o Sądzie Najwyższym jest obszerna, ustawa o Sądzie, o Krajowej Radzie Sądownictwa jeszcze jest bardzo obszerna. Demokracja do tej pory była łamana właśnie przez sądy. Ja tutaj może ujawnię taki fakt, że ja wytoczyłem powództwo przeciwko panu Timmermansowi po tym, jak zachował się po tym 11 listopada, kiedy obrażał Polskę w różnych słowach. I ja nie wytrzymałem, ponieważ gdzieś tam padło też słowo, że my mamy bezprawnie działający Trybunał Konstytucyjny. Tak pan Timmermans się wypowiedział, więc ten człowiek w sposób rażący podważa naszą strukturę prawną, naszą demokrację
w sposób niedopuszczalny. Ten człowiek ingeruje wewnętrzne sprawy Polski. Bardzo głęboko ingeruje i widzę, że on tutaj chyba jest dopingowany przez opozycję, bo no, to, co wczoraj cytował ten pan, to jakieś takie treści, które przypominają niektóre treści, prawda, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej. To jest bulwersujące, że tak się dzieje. Ale wydaje mi się, że taką fajną właśnie wczoraj ripostną odpowiedzią na to skandaliczne zachowanie pana Timmermansa jest to, co zrobił pan prezydent, dlatego że podpisanie tych ustaw było chyba jednoznaczną odpowiedzią, że Unia powinna się chyba uczyć od Polski, jak powinna funkcjonować demokracja, bo u nas ten porządek prawny w tej chwili wchodzi, prawda? No tu jest wiele rzeczy, bo tak jak mówię, no, to co przeżyłem w tej dwudniowej, to prawie 30 godzin spędziłem w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powiem, że jestem bardzo zbulwersowany zachowaniem opozycji, ponieważ po raz pierwszy na żywo miałem okazję zetknąć się z towarzystwem posłów z Platformy Obywatelskiej, z Nowoczesnej, którzy w sytuacji, kiedy procedowaliśmy artykuł 86, czyli skargę nadzwyczajną, wszyscy jednogłośnie podnieśli rękę wyrażający sprzeciw i głosowali przeciwko. Również skandalicznie zachował się też w ruchu Kukiza. Dlaczego nie chcą skargi nadzwyczajnej? Dlaczego? Znaczy, tam opór był na każdy artykuł. To była taka obstrukcja bardziej tej ustawy niż procedowanie. Oni tam przyszli w ogóle nieprzygotowani i ich zamiarem było tylko i wyłącznie przedłużanie tej całej pracy w komisji. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się debata, procedowanie nad artykułem 86, który właśnie dotyczył ludzi takich jak ja, pokrzywdzonych, gdzie ja tam właśnie po to się tam pojawiłem, żeby bronić i wspierać tego artykułu, kiedy podnieśli ręce, no to oczywiście wywołała się gorąca dyskusja, również zabrałem głos, taki dosyć ostry wobec opozycji, wyraziłem swoje stanowisko, oburzenie. Doszło do takich, no bym powiedział, wymiany ostrych słów, ale ja tak reaguję niestety. To są ludzie, którzy no, jeśli nie przestrzegają i nie szanują tej naszej krzywdy i nie widzą tego naruszenia prawa, to znaczy, że ci ludzie nie powinni być nigdy posłami. Ja po prostu, ja tu kiedyś zapraszałem do studia panią poseł Katarzynę Brzygłocką, ona się nie zjawiła, pani poseł. Ale chciała rozmawiać z panem na gruncie prywatnym. Na gruncie prywatnym. Ja cały czas podtrzymuję zaproszenie. Nie chce się pan spotkać z panią poseł w biurze poselskim? Nie, nie. Ja chcę się spotkać na antenie stacji publicznych telewizji u państwa, dlatego że w biurze poselskim spotkanie w cztery oczy mnie nie interesuje, bo jeżeli Platforma Obywatelska tak bardzo oponuje tą ustawę, która właśnie wczoraj została podpisana przez prezydenta. Ale mamy jeszcze jedną panią poseł z Platformy Obywatelskiej z naszego regionu, właściwie dwie. Jest pani Agnieszka Kołacz-Szczyńska, jest pani Monika Wielichowska. To ja zapraszam. To w takim razie zapraszam pani również, posłanki, do takiej dyskusji. Mi się wydaje, że będę osobą chyba na tyle tutaj wiarygodną do tego, żeby zająć stanowisko o ustawie o Sądzie Najwyższym i o skarze nadzwyczajnej właśnie tej kwestii, którą tak bardzo neguje Platforma, ponieważ tak jak mówię, no brałem udział w pracach komisji, jestem zapisany w protokole, zajmowałem głos, więc jak gdyby mój głos i mój udział był bardzo znaczący i wydaje mi się, że taka dyskusja dla opinii publicznej, gdzie byśmy się wymienili argumentami za i przeciw, byłaby bardzo ciekawa, bo do tej pory ten przekaz, który Platforma puszcza w opinii publicznej, jest przekłamany, on jest nieprawdziwy. I tam używają cały czas słowa jednego, że jest to wszystko niezgodne z konstytucją. Takie już hasło się im przykleiło na usta, które jest raz, że nudne, ale ono jest, nie jest uzasadniane przez tych posłów i panie posłanki. Dlatego nie ukrywam, zapraszam, bo ja jestem merytorycznie przygotowany na każde pytanie, na każdy argument. Potrafię przedstawić uzasadnienie i to takie bardzo, bardzo logiczne i zasadne, także z miłą chęcią. Co dalej, panie Marku? Ze mną? Tak, czekamy 3 miesiące. To znaczy tak, ja tutaj może ujawnię taką cząstkę fajnej tajemnicy, że wspólnie z panem Adamem Borowskim, znana postać w Polsce, wiemy o kim mówię, nawiązaliśmy ciekawą przyjaźń i kontakt i mamy w planie taki pomysł. W momencie, kiedy Sejm, będzie chyba w połowie stycznia 2018 roku, no,
zawiąże się nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Ruszamy z taką akcją rozliczenia sędziów przestępców w Polsce. Tworzy się duża lista już tych sędziów. No, skutki już jak gdyby są odczuwalne, bo pan minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro już odwołuje pewnych prezesów sądu. Z tego co wiem, Wałbrzychu chyba też już odwołał wczoraj. Ale to jest dopiero początek. Początek dlatego, że wymiar sprawiedliwości, a głównie sędziowie, wśród tych 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy jest duży procent. Ja tak nie chccę tutaj operować skalą, ale tak 30-40% to chyba trafię. To są sędziowie, którzy powinni być rozliczeni. A mówię, na tych naszych przykładach o osób pokrzywdzonych mamy listę sędziów, którzy ewidentnie powinni być rozliczeni i właśnie my tutaj wspólnie z panem Adamem Borowskim i grupą jeszcze ciekawych ludzi, bo nie ukrywam, podczas mojej obecności w Sejmie, kiedy brałem udział w tych pracach w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poznałem też posłów, którzy są zainteresowani taką współpracą i pomocą też prawną, bo to będzie bardzo duża siła dla nas. No i rozpoczynamy rozliczanie sędziów, żeby wyeliminować ze środowiska sędziego sędziów, którzy by w przyszłości mogli skrzywdzić innych ludzi. Także oczekuje się ciekawa rzecz. Natomiast jeśli tylko skończę, jeśli chodzi o skargę nadzwyczajną, to tutaj też mój taki krótki apel, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, jakiejś porady prawnej, chętnie służę pomocą. Panie Marku, zupełnie na koniec, jak pan skomentuje stanowisko ugrupowania Kukiz 15? Tej kwestii. Odniosę się do tego w dwóch słowach. Jestem zbulwersowany. Nie ukrywam, że miałem wielką chęć przystąpić do tego ruchu w Wałbrzychu. Nawet mnie zaprosili. Byłem nawet chyba członkiem przez miesiąc, bo otrzymałem deklarację członkowską, ale po tym, jak zachował się ruch Kukiz podczas prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którego reprezentował zresztą mój kolega, poseł Jerzy Jachnik, którym wspólnie zakładałem Stowarzyszenie Niepokonani 5 lat temu. Byłem przerażony, kiedy Jurek o godzinie, chyba to była 12, 29 listopada, czyli tego pierwszego dnia, kiedy rozpoczęło się procedowanie o ustawie o Sądzie Najwyższym, złożył do protokołu oświadczenie, że Kukiz będzie przeciwko tej ustawie i opuścił obrady. Opuścił te obrady i ja siedziałem dalej do 24 w nocy, bo praktycznie obrady trwały w tym dniu chyba 14 godzin, jak pamiętam, to była masakra taka męcząca, ale po północy rozpoczęło się procedowanie artykułu 86. Właśnie tego artykułu, gdzie Kukiz nie tak dawno zaprosił do sali kolumnowej w Sejmie ponad 800 przedsiębiorców, ludzi zniszczonych przez wymiar sprawiedliwości, którym obiecał, że będzie ich bronił, reprezentował w Sejmie właśnie, jeśli chodzi o obronę ich praw. No i tu się sytuacja pokazała taka, że jednak zostali ci ludzie oszukani, bo jeżeli głosują przeciwko już podczas prac komisji w trakcie głosowania głosują przeciwko i się wstrzymują w przypadku tej ustawy, to świadczyło o tym, że nie działają na rzecz tych osób poszkodowanych. No i pan Jerzy Jachnik zobaczył, że ja siedzę do 24 i na drugi dzień się pojawił o 9 i powiedział, widziałem, że tutaj siedzisz do nocy, to chyba ja ci też przyjdę i posiedzę z tobą. Chyba odczuł, że ten odbiór w opinii publicznej był bardzo negatywny. Ale ja sobie później powiedziałem, jeszcze może zmądrzeją podczas głosowania w Sejmie. No ale niestety ta sytuacja, która miała miejsce podczas prac Komisji Sprawiedliwości, też przeniosła się na głosowanie w Sejmie. Jak wiemy wszyscy, Kukiz się wstrzymał od głosu, czyli nie głosował ani za, ani przeciw. To jest dla mnie niedopuszczalne. Pożegnałem to towarzystwo, zresztą wezwałem nawet pana Jachnika i do takiej debaty, żeby tą kwestię wyjaśnić, ale oni chyba tej odwagi nie mają. Zresztą skończyło się to tym, że chyba ich opinia publiczna sobie sama rozliczy. Nie ukrywam, jestem troszeczkę zniesmaczony tym, co oni robią, bo mówię, w kierunku tak istotnym, kiedy chodziło o wspieranie reformy wymiaru sprawiedliwości, oni pokazali taką drugą twarz, z którą ja się nie zgadzam. Ja to krytykuję, jest moje zdanie. Panie Marku, ja bardzo panu dziękuję za przybycie do studia. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam o bardzo ważnych kwestiach, nie tylko dla wszystkich obywateli naszego kraju, ale
dla pana Marka Kubali. Trzymamy jak zwykle za pana kciuki od wielu lat, jak pan wie. Ja bardzo dziękuję. Również dziękuję za zaproszenie i też chciałem przekazać wszystkim dużo zdrowia, wesołych świąt tego nowego roku, żeby był właśnie pod względem tej ustawy lepszy, skuteczniejszy, no i przede wszystkim zdrowia, bo to jest chyba najważniejsze, bo jak mamy zdrowie, to potrafimy pokonać wszystkie przeszkody. No i dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Marek Kubala.